Dobry wieczór Państwu. Dotarła do nas... Znaczy zobaczymy, no paczka na pewno dotarła. Pełna suwenirów przeróżnej jakości, bo oto mamy... kolejną konsolkę, którą już znacie. Do tego, proszę Państwa, tutaj mamy coś niesamowitego, bo mamy taką konsolkę. Tak, taką konsolkę. No i teraz tak. Ostatnio otwieraliśmy trzy dyski Lenovo. Wiecie, co się stało? No zgadnijcie, ile takich dysków działa. Tam możecie sobie zobaczyć pod tym filmem, że jest aktualizacja. Dzieciowinko, ja cię przesunę, tak żeby ludność kraju Polska widziała, co ty robisz. Albo inaczej, zatrzymam na chwilę, uwaga. Game console. Poczekaj. Otworzymy to wspólnie razem. No. Mamy to? Mamy to, tak. Poczekaj. Tutaj coś takiego jest. Tutaj mamy kabelki USB-C prawdopodobnie do ładowania. No, instrukcje obsługi, wiadomo. No pewnie. Zobaczymy teraz. A nie, poczekaj. Coś tu jest. Tu mamy jeden przycisk, tu mamy drugi. Teraz mamy... jak to włączyć? Nie. Prawdopodobnie jest rozładowane. Tak? Nie wiem. Zaraz zobaczymy, co jest napisane tutaj. Że... DC i gamepad. Tu można podłączyć pada, a my takiego pada mamy od innej konsoli. Takiej, tej czerwonej takiej, pamiętasz? Nie mam. Nie, no mamy. Mamy? Mamy gdzieś. Nie, to mamy. Poczekaj, czy ja rzucę okiem, czy tutaj nie mamy? No nie, nie mamy. Nie mamy. Ale co pierwsze, to pudełko jest solidne. Tak. 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 I mamy tak, takie... Mamy kupta. Prawda. Emulatory. No dobra, nie wiem, o co chodzi. O, i teraz właśnie otwieramy coś, co w poprzednim filmie ludzie mówili, że im nie działa i jest mi z tego powodu bardzo przykro. Czy będzie działało nam teraz tutaj? Nie wiem, zaraz zobaczymy. Mamy właśnie to, żeby włożyć, proszę Państwa, bo to się łączy przez te Bluetooth padziki. Padziki z kolei są tutaj. Tak. Uważajcie, to są dwa pady. Tak. Zwane PlayStation. Tu mamy rzecz do podłączenia do USB do telewizora, żeby zasilić, a w naszym wypadku, no cóż, do prądu. Z kolei tutaj mamy przedłużkę. Czy jakbyście ją tam nazwali. Zatem tak to wygląda. Pokażemy Państwu. Wkładamy to tutaj. Tak, to tutaj. O, proszę bardzo. Teraz wkładamy to tutaj. Tak. Pady nie mają bateryjek, a powinny mieć dwie małe bateryjki. Poczekaj, synku, pójdę tylko po dwie małe bateryjki do naszej składnicy harcerskiej. Tak, tak. Wiesz, co to jest składnica harcerska? Nie, tak. Uwaga. Na razie włożymy dwie. Wiesz, jak to się robi? O tak. Patrz. Włożymy dwie. Włożymy dwie. O. Tu jest on, tu jest off.
Nic się nie świeci, ale teraz przejdziemy, bo to jest najważniejsze. Co teraz się wydarzy? Wtedy robimy coś takiego. Poczekaj, czekaj. Jak to włączyć w ogóle? No start, tak? Nie, nie start. Jest to jakiś pstryczek, elektryczek. Ściszamy, włączamy. Tu, patrz. To wsiad. O-o. 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 Coś jest. Dobra, i mamy tak. Card in. Może nie ma? Gierek tutaj. Gierek. Nie, no są. Są. Dobrze, czyli... A Jubub jest. Jest Jubub. Tak, tu mamy dziecko. Tak. Jakieś gry. Może uruchomimy pierwszą, lepszą. Tak. Na przykład... No sam nie wiem. Dungeons and Dragons. Bo my lubimy takie rzeczy i uruchamiamy. Dungeons and Dragons. Jest napisane, że otwiera nam grę. Mamy restart. Load. Ustawienia. Dobra. A jak włączyć? Czekaj, którym to się... Czekaj, exit, bo może ja źle robię. Poczekaj, może to trzeba start nacisnąć. Tak. Nie, no znowu żeśmy nacisnęli źle, tak? A wezmę start. Takie. No dobrze. No dobrze. No to w takim razie select. No to menu. No dobra, nadal nie działa. No to zielony. Przecież to powinno być czerwone. Dobra, dlaczego restart? Ok, please wait. A, ktoś grał w Dungeons and Dragons, synu. Zaraz zobaczymy. Ok. Ok. No dobrze, dobrze, dobrze. Tower of Doom. Ok, gdzie tu się teraz Welcome to the D&D world. Ojoj. Welcome to the D&D world. Dobra. Naciskamy. Start. Ojejku, ojejku. Gdzieś powinniśmy sobie może naładować żetony. Rzecz do niewytrzymania. Dlaczego ja nie mogę pisać? Dobra, nacisnąłem start. No i mamy emulator. Ojejku, tato. Widzicie, jak mi Leo też... Dobra, dzieci. Menu. Bierzemy. Bierzemy exit, bo tak to wygląda właśnie. Zobaczymy, co jest... Jezus Maria, co tu jest napisane? Menu dalej, tak? Jak wrócić do gry innej? Dobra, czyli mam Dungeons and Dragons, proszę pana. Ninja Commando. No dobra, weźmy jakąś jeszcze inną grę. A, na przykład... Dobra.
To możemy film oglądać? Zdjęcia mieć? Tak? Nie, nie wiem. Tak? Nie wiem. Jest. Ojejku, nawet zdjęcie z pieskiem jest. Basia? Nie, Basiu nie. Basia. No dobra, nie wiem co tu jest namalowane. Menu, prawda? No to by było takie logiczne niby. Tak, tak. Tak. No i jak ja mam to zrobić teraz? Jest. O nie. No bo tu jest coś, nie? Chyba, że to to nie było dotykowe. Chyba się pogrążam. Aha, dobra, żółtym. Dobra, zróbmy jeszcze gry. Można e-booki czytać, no proszę, proszę. Ale tak, patrzymy na NES. Ojejku, tato, czerwonym się zatwierdza. Patrzymy na gry na NES-a. I teraz mamy... W sumie to nie wiem, co to było. Oho, ho, ho, ho! No nie, znowu nie wziąłem tego, co potrzeba. Jeszcze raz. I teraz na tym nacisnę start. Bo oto są koty ninja. Jejku, jak ja dawno kot i ninja nie grałem. No dobra, ale to chyba nie jest to też. To. Niech będzie... No nie! Słuchajcie, 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 słuchajcie. Coś wam pokażę. No dawaj. Aha, bo to już nie to samo. Patrz. Co to się stało? Powrót do gry. No dobra, a jak jest enter? Ha! Jeszcze pamiętam. I tu się wybierało tych... te kociuby. Dobra. Co one potrafiły? Grałem w to tak dawno, jeszcze nie na świecie nie było w to grałem. No dobra, zrobimy tak. Menu. Bo... Nie wiem, to jest do wyłączania? Może trzeba przytrzymać? Może trzeba... Aha, okej. Okay. O Jezu. Dobra. Już? No nie, restart. Pierwszej świeżości telewizor nie jest, ale tutaj mamy przejścióweczkę. Teraz podłączymy konsolę. Uważajcie Państwo, bo oto mamy podłączoną do sieci zasilanie konsolki, która jest tutaj pomiędzy tymi kablami. Ostatecznie to wygląda w ten sposób, że to jest właśnie zasilanie, tu jest to odpadów, tu jest ta wspaniała konsolka, która jeszcze nie wiadomo czy działa, ale coś tutaj już pokazuje. Teraz przechodzimy na odpowiedni kanał. No dobrze. Konsolka podłączona. Przechodzimy wtedy do telewizorni. Już mamy znaleziony kanał. Kanał, czy jak to tam nazwać? No i zobaczymy, czy jest obraz. No, słuchajcie ludzie, obraz jest. Czyli teraz tak, tymi przechodzimy. O, to jakoś inaczej niż ta poprzednia. Aha, nie włączyłem pada. Teraz przechodzimy tędy. Oho, ho! Jaka zmiana! Zmiana, co prawda, ikonek. Nie wiem, co to jest o to. Aha, bo tam to było Atari.
Proszę Państwa, tutaj się nie znam na tym zupełnie, ale widzę, że jest inny rodzaj czcionki. Tutaj ten sam koleś, który mnie niepokoi. Enter. Zobaczymy. Oho, ho. Inaczej to wszystko chodzi niż poprzednia konsola. No dobra. Co my tu mamy? Start. Wybieramy tutaj chłopca, na przykład tego. I co też tu mamy? Kredyty sobie włączyliśmy. Nandaya. To wiecie co? Na tamtej konsoli była ta sama gra, tylko chodziła zdecydowanie wolniej. W ogóle musicie wiedzieć, że szukałem na tamtej konsolce z poprzedniej właśnie gier Dungeons and Dragons. Nie znalazłem ich pod nazwą. Jakoś tak się stało. I dopiero kiedy chciałem sobie, prawda, nagrać na kartę pamięci, okazało się, że nagrywam pliczek ściągnięty z internetu, a tu jest napisane, czy podmienić plik. No i co? Nie podmieniłem, tylko przeniosłem do katalogu downloads i chyba wydaje się, że jest więcej trochę gier na karcie pamięci niż to pokazuje na w tym menu. Ale mogę się mylić. O, zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej. O Jezus. Tylko niech zrobimy o tak. Zupełnie inaczej. Ale dobrze. Exit game. Teraz. Niech będzie, że mamy... A, już nie ma tego download. Czyli mamy ulubione, historia w to, co żeśmy grali. Nie ma gier z Atari. To jest to coś dodane. FB Hack. Niech mi ktoś powie, bo nie wiem. No dobra, jakaś tam super kontra. Kontra Power. R kontra. No wiadomo, co to jest. Okej, okay, dobra. Kontrę chyba nie będziemy pokazywać, ale wpiszemy Mortal. Mamy jakąś Mortal Kombat. O, chyba dwójki nie było na tamtej konsoli. A tutaj mamy Mortal Kombat 2 specjal. Nie wiem, co to znaczy unny. Ojejku, jakiś Game Boy. To może ja od razu to wyłączę, dobra? To zobaczmy Mortal Kombat. Nie, ani piątki, ani szóstki. Nie, nie, no zobacz. Kurczę, przecież kupiłem miesiąc temu tamtą konsolę i już różni się od tej? No znowu jakiś Game Boy. Tak, synku. Zrobimy tak, że po prostu wyjdziemy. Tak. Teraz zrobimy... Sprawdźmy tego Mortal Kombat 5. Bo... O jest. Dobra. Jeszcze nie poznałem tamtych 50 milionów gier, a tu już kolejne. Dobra, co to jest Mortal Kombat 2 J? Ostatni raz. Dobra, też jakiś Game Boy. Exit. Mortal Kombat 1, 2. O, Sega. Sega, no. Wydaje się, że będzie można tutaj jakoś zagrać nawet.
Chociaż kolory takie, kurczę, powiem wam szczerze. Nie, to nie jest taka gra z arkadówka. No, chodź tego. Tutaj jest blok. Tutaj jest blok. Poczekajcie, zaraz złoję kolesiowi. No, no. Dobra. No nie! Jak on to zrobił? Już? Już? No słuchaj. Co to za poziom trudności wybrałem? No dobra, to już lepiej. To już było dobre. Tak? Tak, lepiej troszkę. Tak, tatuś kiedyś, wiesz, na automatach. Tak, ja tak, tatuś na automatach kiedyś, rozumiesz, grał. Tak. Nie uwierzysz. Tak. No. Gdzie tata? Dobra, dobra, blok, 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 blok. No, chciałam fatalić. No i śniegę. Bez sensu. Mamy HD, fast. A, dobre, dobre. Dobra. Wyłączamy to, dlatego że, bo podłączymy do telewizorni ten oto grający sprzęt. Włączamy. Chyba trzeba przytrzymać. Dobra. Teraz przechodzimy, potrzymaj to, chłopczyku. Nie, nie, ty poczekaj, potrzymaj, tak, o. Dobra, nie chcesz potrzymać. No to przejdziemy na trójeczkę. No Jezu, nie tu. Tylko tu. O! I zobaczymy, jak to bangla po kabelku. To już ostatnia rzecz. Wybieram. Czy ja włączyłem pada? Teraz włączyłem. Czy ten pad nie ma bateryjek? To jest pad, który nie ma bateryjek. Jeszcze raz, nie poddajemy się. Włączamy, wyłączamy, bo on się automatycznie sam wyłącza. Przechodzimy. No i teraz cóż ten chłopak zrobił? Tu się podniecałem, ale nie zauważyłem tego. No i jeżeli ja teraz padzikiem zjadę, to uważajcie. Mamy 9 i mamy jeszcze coś takiego. I mamy jeszcze coś takiego. Nie wiem, co to jest o to, ale dobrze wchodzi na to Final Fight. Przejdę dalej. No, w ulubionych nie ma, no to w historii, dobra? I zobaczcie, tutaj mam tak. PCE jest napisane na górze, PCE, bo to jest ten system jeden. Tu jest, mamy w razie czego emulator automatu. Tu mamy jakiś MD. MD to jest Sega Mega Drive na przykład. Ale Final Fight. Final Fight. Dobrze wchodzi, chociaż to nie jest arkadówka. To znaczy nie jest tego mamy. MAME. Czy jak on tam? Enter, enter, enter. Nie będę grać. Ale mamy do wyboru 3 chłopców. Na tamtej konsoli chyba też można było wybrać. Ale tutaj wygląda tak, jak to powinno wyglądać. No i zobaczcie, patrzcie. Jedną ręką gram. No podejdź, gnoju, podejdź.
dosyć tego. Także tam na górze jest napisane, jaki to jest system. I mamy więcej niż 9, a raczej 12. Wcześniej tego nie było. To jeszcze Wam pokażę, co to jest to HD. Bo już będzie po zaraz po popadzie. Tak będzie. No nie no, fast. Mamy HD. Mamy HD. No to jest HD. To jest HD. Nie ma. Teraz weźmiemy. Niech będzie, że fast. Czy się coś zmieniło? Może i się zmieniło. Znowu naciskamy 2. Wybieramy to. No i widzicie? Widzicie? Kto kiedyś Diablo intro oglądał właśnie na takim czymś? Dobra, dobra, dobra. Wszystko się udało. Jeszcze zobaczmy to CRT, bo na pewno Was jako fanatyków interesuje. Dobra. To było to CRT. Dobra, nie wiem czym się różni, ale ustawienia są na każdej grze. Jeżeli tutaj ustawimy, to później mamy na każdej grze. Także trzeba sobie na HD zmienić, najlepiej w 50K. Jak możecie od razu zauważyć? A, słuchaj, bo ty myślisz, że to jest YouTube? No, słuchaj, to nie jest YouTube. No poważnie, nie jest YouTube, bo, ale mogę ci pokazać. Spostrzegawczy zauważył, że jest napisane wideo. Co jest pięknym polskim słowem. Niestety, żadnych wideów nie ma. No dobra. No nie ma, bo to nie jest ta konsola. Weźmy sobie jeszcze raz gry. Jest mocno, mocno ciemno. Słuchaj, patrz. Ja jestem prostym graczem komputerowym. Widzę Duma, to go włączam. Zacząć Restart to było zacząć ponownie? No dobrze. Bardzo mi się to podoba. I uwaga! Sega Doom. Szkoda, że Nintendo 64 nie. A to by dopiero było. Patrz, 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 patrz. Synku, słuchaj. Oh yeah! A coż to jest za Doom? Doom. To nie jest Doom. Nie Doom. Tak, oszukali nas. Czy byki, oni nas oszukali. Ja pamiętam ten tytuł, nazwa tej gry, ale nie wiem teraz. Nie wiem. Nie, nie wiem. Dobra, jeszcze raz. Gra tak szybko. Coś wrzucimy z tego. Z tego, co, na czym się wychowałem. 100 tylko gier, słuchajcie. 100 tylko gier. Nie no, po takich tych to co? Nie no, bez sensu. Wyłączamy.